Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to trasy rowerowe na Kujawach, a dokładnie tym razem obszar ziemi chełmińskiej. I zaczynam właśnie od miejscowości Chełmno, dzisiaj miejscowość Grudziądz, Świecie oraz wiele mniejszych okolicznych tutaj miejscowości. To wszystko jest ze współpracą samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Cieszę się, że będę mógł Wam pokazać te trasy, bo są naprawdę bardzo ciekawe. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo będą dwie krótsze trasy do 20 km, jedna średnia niecałe 40 i jedna dłuższa 60 km, łącząca Chełmno z Grudziądzem. Pokrótce Wam opowiem, co Was czeka na tych trasach i zabiorę Was w tą najdłuższą. Trasa szósta. Piękny widok na Świecie, trasa łatwa i przyjemna. Rozpoczyna się w centrum miasta, niedaleko Zamku Krzyżackiego. Naszym pierwszym celem jest opuszczenie miasta, gdzie czeka nas wysokiej jakości ścieżka rowerowa prowadząca do niewielkiej miejscowości Kozłowo. W Kozłowie warto zrobić krótką przerwę i cieszyć się widokiem rzeki Wda oraz imponującym wiaduktem. Możemy tam również znaleźć informacje dotyczące znaleziska meteorytu z 1850 roku. Następnie wkraczamy na utwardzoną leśną ścieżkę, która prowadzi nas do drogi asfaltowej. Na szczęście ruch samochodowy na tej drodze jest niewielki, ale będziemy musieli pokonać największe wzniesienie na tej trasie o przewyższeniu prawie 50 metrów. Po zakończeniu trasy spotykamy ścieżki rowerowe oraz boczne asfalty, które doprowadzą nas z powrotem do punktu startowego. Dystans 15 km, przewyższenie 100 m, czas jazdy około godzinki. Preferowany rower miejski i trekking. Trasa siódma wokół Lasu Rudnickiego. Trasa łatwa. Nasza przygoda rozpoczyna się nieopodal Starego Miasta, gdzie czeka nas wiele atrakcji, które warto odwiedzić. Grudziądz to stosunkowo duże miasto z dość intensywnym ruchem drogowym, co może sprawić, że pierwsze kilometry trasy mogą być nieco przytłaczające. Jednak te negatywne wrażenia szybko znikają, gdy docieramy do parku miejskiego, który stanowi idealne miejsce na krótką przerwę i zwiedzenie kolejnych atrakcji. Kolejnym punktem naszej trasy jest Las Rudnicki, otaczający miasto zielenią. Musimy jednak uważać, aby nie przegapić utwardzonej ścieżki leśnej, która prowadzi przez ulicę Miłoleśną. Następnie skręcamy w prawo, gdzie ścieżki rowerowe przeplatają się z mało ruchliwymi drogami asfaltowymi. Ostatecznie trafiamy na przemyślaną ścieżkę rowerową, gdzie napotkamy ostatnią górkę o przewyższeniu 40 metrów. Po osiągnięciu szczytu cieszymy się jazdą i docieramy do punktu widokowego na Grudziądz, który stanowi punkt kulminacyjny naszej trasy. Trasę kończymy z powrotem w punkcie startowym. Dystans 15 km, przewyższenie 65 metrów, czas jazdy około godziny. Trasa ósma z widokiem na zbocza Pułtowskie. Trasa umiarkowana z kilkoma górkami. Naszą trasę rozpoczynamy na Starym Rynku, gdzie na początku czeka nas dynamiczny zjazd, prowadzący nas do ulicy otoczonej bujnym zalesieniem. Docieramy do jeziora Starogardzkiego, który towarzyszy nam w dalszej części trasy, aż do pierwszego podjazdu na naszej trasie. Warto tu skręcić w kierunku miejscowości Starogród, gdzie znajdziemy punkt widokowy. Następnie patrząc w lewo, rozpoznajemy malownicze zbocza Pułtowskie, których urok jest nie do odparcia. W miejscowości Kokocko skręcamy w lewo, gdzie czeka nas największe wyzwanie, podjazd o przewyższeniu wynoszącym 50 metrów. Ta górka jest malownicza, że na chwilę możemy poczuć się jak na południu Polski. Po osiągnięciu szczytu i przejechaniu przez miejscowość Pułtowo kontynuujemy naszą trasę na doskonałej jakości ścieżce rowerowej, którą można pokonać nawet rowerem szosowym z wąskimi oponami aż do samego Chełmna. Nasza trasa kończy się w punkcie, w którym rozpoczęliśmy jazdę. Dystans 31 km, przewyższenie 145 m, czas jazdy około godzina 2. Preferowany rower szosowy, gravel, ewentualnie trekking. Z tego co mówią, Chełmno to miasto zakochanych, więc startuję w parku, gdzie widać takie dwa serca. I co? Kieruję się w stronę Grudziądza. Mam nadzieję, że poprzednie trasy Wam się spodobały, bo ta powinna tym bardziej. Tylko jest ona nieco wymagająca, bo ponad 60 km, więc na nią potrzeba poświęcić trochę więcej czasu. Po wyjeździe z miasta od razu przecinamy główną drogę, która prowadzi na Gdańsk i na Łódź, a tak dokładnie na po lewo na Świecie, jakby ktoś potrzebował tam dojechać, żeby zobaczyć inną trasę. Po wyjeździe z miasta czeka na nas ścieżka szutrowa, która później zmienia się w ścieżkę betonową i finalnie czeka nas gładziutki asfalt,
przy dosyć małym ruchu ulicznym. Dobra. Jest jakiś sklepik w razie czego, jakby ktoś zapomniał w mieście się zaopatrzyć. Czas teraz było płasko, ale jakieś procenty będą i to niemałe. Więc droga trochę zdradliwa. Czyż nie pięknie? Małymi kluczkami zbliżam się do Grudziądza i trafiam właśnie na główną drogę. Na szczęście jest ścieżka rowerowa i mamy znak, że jest już Grudziądz. A jaki Grudziądz, to ich Spichrze, Geometria i Cytadela. Mimo że Grudziądz jest na Kujawach, to idzie się delikatnie zdziwić, jeżeli chodzi o przewyższenia, bo tu już od dłuższego czasu jadę non-stop pod górkę. Ale widać po powierzchni Grudziądza, że jest potencjał na górki. Zbliżam się do punktu widokowego. Przystań Marina Grudziądz. Dla tych, co chcą troszeczkę pozwiedzać, to oczywiście warto podjechać do Starówki w Grudziądzu i spojrzeć chociażby na Cytadelę. Czas na stary stalowy most, który przeprowadzi nas przez Wisłę. Dwóch rowerzystów z kierownicami MTB o szerokości 70 cm będą mieli problem, żeby się tutaj wyminąć. No i co, powolutku wyjeżdżam z Grudziądza i będę się kierował do Świecia. Trasa w tym momencie jest poprowadzona asfaltową drogą o dobrej nawierzchni. Obok jest wał. Jak ktoś lubi bardziej hardkorowe tematy, to oczywiście może sobie jechać wałem. I tak naprawdę trasa jest do przejechania nawet dla szosowców. Tylko dla tych, co potrafią czasami zjeżdżać na ścieżkę i nie boją się asfaltu w troszeczkę gorszej jakości. Tak, to widoki fajne. Pogoda dzisiaj dopisuje. Jest bajka. To mnie trochę bardzo zastanowiło, że na tym wale normalnie są budynki, akurat teraz nie widać, ale może jak się uda, to jeszcze jakiś wam nagram. Jakby ktoś nie zrobił zakupów, w Grudziądzu, to jeszcze w sołectwie Bractwin jest sklep. No takich rzeczy to ja jeszcze nie widziałem. Na wale normalnie jest budynek mieszkalny. I nawet samochody tam wjeżdżają. Jazda przy wale się skończyła, teraz czas na jakiś podjazd. Zobaczymy, na ile będzie wymagający. Prawie jak na autostradzie. Dojechałem do miejscowości Świecie, skąd już zostaje mi tylko kawałek z powrotem do mety, czyli do Chełmna. Tam po lewej jest zamek, który można odwiedzić. A tu jest taki ładny kościół.
obiekt dokładnie to się nazywa Stara Fara. O, dokładnie. Dobra, powoli koniec mojej przygody na dziś. Wykręciłem ponad 140 km. Objechałem wszystkie trasy, sprawdziłem. Są naprawdę świetne. Dwie trasy tak naprawdę i średnia i duża dla szosowców, jakby ktoś chciał. Więc tak naprawdę pod każdy rower, bo jaki rower szosowy przejedzie, to i każdy. Dużo fajnych terenów urozmaiconych. Piękne widoki, dużo zamków, dużo kościołów. No coś pięknego. Mi to wszystko zajęło około 6 godzin wraz z dojazdem pomiędzy miastem Świecie a Chełmno. Jechałem tak naprawdę bardzo spokojnie. Średnie ten tempo wyszło mi 23 km na godzinę, więc się nie spinałem. Cieszyłem się tymi widokami, co dzisiaj widziałem. Jak dla mnie naprawdę było super. Mam nadzieję, że Wam też się będzie podobało. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, co Wy sądzicie o tych trasach. Gorąco zapraszam do ich objeżdżania oraz do obserwowania profilu mediów społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego, no i oczywiście mojego Veloper. No cóż, kończę. Może jeszcze zdążę załapać się na jakiś zachód słońca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.